Dzień dobry, dzień dobry w nowym roku. Z tej strony Paulina to jest podcast w świecie słów, i dzisiaj będzie o hipopotamie, niestety nie o sympatycznie wyglądającym, a podobno niebezpiecznym afrykańskim zwierzaku czy cudownej glorii z Madagaskaru, tylko o pewnym sowiecko-rosyjskim seryjnym mordercy skazanym za zabicie 19 osób w rejonie Moskwy w latach 1988-1993. Zaatakował także sześć innych ofiar, które przeżyły. A tak, szczęśliwie. Ofiary nie miały ze sobą zbyt wiele wspólnego. Był o nim short. Tak, ci co nie wiedzą, zaczęłam robić shorty na YouTubie i wrzucam też TikToki na TikToka. Tak, musiałam taki mały advertisement tutaj wrzucić. Autopromocję, wybaczcie. Najwidoczniej mam za dużo wolnego czasu, co. <laughs> ale jak się nudzicie, siedzicie na kibelku albo czekacie na autobus, to może warto zajrzeć. Why not? Zapraszam. No ale dzisiaj o hipopotamie. Gotowi? No to zaczynamy. Siergiej Wasiliewicz wojciechowicz urodził się 29 grudnia 1962 roku w dzielnicy Saltykowka w Bałaszychach w obwodzie moskiewskim. To jest miasto położone jakiś kilometr na wschód od Moskwy. A zatem Sergiej... Ryjachowski. I ja nie wiem, czy czyta się Ryjachowski, czy Ryjakochowski, czy Ryjakowski. Pozwólcie, że sobie to spolszczę i to będzie Ryjachowski. Wiecie, że u mnie z odczytywaniem nazw jest różnie, ale to mnie nie powstrzyma. Więc Siergiej. To był duży facet. Riachowski miał 198 cm wzrostu i ważył jakieś 130 kg. W dzieciństwie Sergiej był bardzo chorowity. W odróżnieniu od wielu innych seryjnych morderców, o których słyszymy i czytamy, to jego rodzice bardzo o niego dbali. Przez to, że był chorowity, często nie chodził do szkoły, w ogóle zaczął mówić dopiero jak miał 3 lata, i jak się później okazało, to z powodu urazu mózgu. Dziecko było za duże, ale lekarze w czasie porodu nie wykonali Sarki, co bardzo prawdopodobnie wywołało uraz w czasie porodu. Kolejna rzecz, która odróżnia Sergeja od innych seryjnych, to to, że bardzo kochał zwierzęta. No, oni zwykle kochają zwierzęta, ale maltretować i zabijać, a nie kochają, żeby pieścić i tulić. Oni zwykle maltretują zwierzęta, zabijają zwierzęta i ich mordercze skłonności eskalują. W przypadku Sergeja to akurat jest odwrotnie. On bardzo kochał zwierzaki, nie znęcał się nad nimi, nawet płakał kiedy zatenczowy most odleciała jego papuga, a zaraz po niej odszedł jego kot. Był samotnym dzieckiem. Rówieśnicy się z niego nabijali głównie dlatego, że był wyższy i większy od innych. No, dzieci są okrutne, a może szczere, po prostu nie mają filtrów, które wykształ w sobie później, a więc nabijali się z niego, że był duży, że był gruby, no, on zmagał się z nadwagą od maleńkości, ale co gorsza, jego matka odprowadzała go do szkoły, trzymając go za rękę no najgorzej, obciach, niesamowity woda na młyn szkolnych łobuzów, nie. Ale żeby było jasne, to póki co nie jest absolutnie żaden powód do tego, żeby chodzić i mordować. Bardzo wiele dzieci było ofiarami łobuzów w szkołach, bardzo wiele dzieci było prowadzanych przez matki za rękę do szkoły, wiele dzieciaków dostawało kanapki z jajkiem na przykład i to było najgorsze, co, mo co mogła matka zrobić. I te dzieci nie wyrosły na brutalnych, popieprzonych morderców. Ale jak się wczytamy, w dosyć skromny życiorys, dostępny online Sergeja Jacowskiego, to te wszystkie drobne elementy mogą nam stworzyć potwora, ale nie, nie wierzę, żeby to było coś, co wyzwoliło w nim jakiekolwiek negatywne emocje na tyle, żeby mścić się później na całym świecie. Więc to nie ten case. Nie był aż taką ofiarą, żeby miał sobie poprzysiąc zemstę. Ten moment dla Sergeja jeszcze nie nadszedł w tej części historii. Po szkole chłopak poszedł na studia. Został elektrykiem i nie wiem, czemu to były studia, a nie technikum, no ale takie informacje znalazłam. Jest w ogóle jakiś ukraiński czy rosyjski ksiądz albo pastor o takim samym imieniu i nazwisku, i robi to trochę zamieszania w wyszukiwaniach. Ciekawie się to ogląda. Kiedy. Jedne strony dotyczą jakiegoś kościoła, a inne dotyczą seryjnego mordercy. No ale został elektrykiem, ale w zawodzie popracował ledwie rok. Później łapał się różnych zleceń, jakichś przypadkowych prac, pracował gdzieś dorywczo, utrzymywali go rodzice. Konstruował odbiorniki radiowe, to było jego hobby. Sergij nie miał szczęścia w miłości. Pierwszą dziewczynę miał, kiedy miał 19 lat i to na króciutko poszli ledwie na kilka randek, odrzuciło ją od niego jego zachowanie. Podobno był wybuchowy, agresywny, wywoływał drobne sprzeczki, które eskalowały do wielkich awantur, no nie był zbyt fajnym misiem. Po zerwaniu coś się zmieniło w preferencjach Sergeja. Zaczął się interesować starszymi kobietami i nie za przeproszeniem milfami, tylko staruszkami. Ponoć w 1982 zaczął odczuwać, cytat, nieodparte pragnienie intymności z kobietą i podjął kilka prób zgwałcenia starszych kobiet kobiet w rejonie Golianowo we wschodniej Moskwie. Stalkował je nocą, a potem atakował. Ponoć przy jedenastym ataku, tak i to trzeba powiedzieć z emfazą. przy jedenastym ataku, to nam pokazuje w sumie, jakie to były czasy wówczas w ZSRR, w Mateczce Rosji, jak kobiety reagowały na ataki, po prostu tego nie zgłaszały. Wracały do domu, otrzepywały się i dawaj, żyjemy dalej. Nic się nie stało i Niestety tego typu sytuacje... Powtarzają się w przypadku różnych zbrodniarzy, że te kobiety, które zostały zaatakowane, nikomu o tym nie mówią. Niestety to daje niejakie przyzwolenie tym zbrodniarzom do tego, żeby kontynuować swoją podróż w kierunku piekła, że w którymś momencie dochodzi do kulminacji tych wszystkich zachowań i pojawiają się pierwsze trupy. W przypadku Sergeja tak to było, że 11 kobiet musiał zaatakować, żeby ktokolwiek. Pisnął choć słówko, i żeby oko wielkiego rosyjskiego brata zwróciło się na Sergeja, ale to nie oznacza, że poradzili sobie z problemem, że wycisnęli tego pryszcza z przepięknie przypudrowanej cery z swojej nacji. Nie, 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 nie. Tutaj jak w przypadku wielu innych spraw, o których Wam opowiadam, bardzo wiele rzeczy poszło nie tak. No ale wracamy do jedenastej ofiary napaści Sergeja. Kobieta zaczęła krzyczeć. Na co zareagowali przechodnie i uratowali ją. Za to Sergiej został skazany, znaczy za to, nie za to, za huligaństwo, nie wiedzieć czemu. Został skazany za huligaństwo po tym jak próbował zgwałcić kobietę i dostał 4 lata trafił do więzienia, ale w więzieniu szybko się wieści rozeszły i jego koledzy z celi dowiedzieli się, że nie trafił za chuligaństwo, za jakieś rozruby, tylko za to, co zrobił, za ataki na starsze kobiety. Więc już pierwszego dnia Sergiej został zgwałcony przez kolegów z celi. I jeśli wcześniej szukaliśmy tego momentu przełomowego w życiu Sergeja, czyli tego momentu, w którym urodził się w nim potwór, myśleliśmy może, że to było w dzieciństwie, kiedy dzieci się nad nim znęcały, kiedy go wyśmiewały. Nie. Ten moment nadszedł właśnie teraz, właśnie tutaj w więzieniu, kiedy wszyscy dowiedzieli się, kim Sergiej jest i że chciał gwałcić staruszki. Babcie, babcie. Podejrzewam, że inni osadzeni w więzieniu, podobnie do gwałciciela staruszek, podchodzili jak do gwałciciela dzieci. No to jest po prostu nie do ogarnięcia. To jest nie do wybaczenia. I to był ten moment, kiedy w Sergieju. Coś pękło, coś się zmieniło, coś się popsuło niesamowicie, i od tego momentu zaczyna się jego przeobrażenie. Poniżenie, przemoc, ataki werbalne, ataki fizyczne oznaczyły mu cztery lata odsiadki. Pobyt w więzieniu wywołał w nim Olbrzymią niechęć, awersję, wręcz nienawiść do gejów. I to doprowadziło do pierwszej zbrodni. W czerwcu 1988 roku Rachowski popełnił swoje pierwsze morderstwo. Nie zabił wówczas homoseksualnego mężczyznę w Bitsie. To jest wioska w obwodzie moskiewskim na obrzeżach Moskwy. Podobno ofiara jemu, Sergiejowi, chciała zapłacić za miłe chwile razem. Sergiej zgodził się i spotkali się następnego dnia. Szli sobie po lesie, spacerowali, aż tu nagle, ni stąd, ni zowąd, Sergiej wyciągnął śrubokręt i zaczął dzigać faceta. Wielokrotnie. Po zabójstwie Sergiej rozebrał swoją ofiarę i upozował zwłoki, jak sam twierdził, tak, aby od razu było widać jego preferencje. Chciał obnażyć gejozę tego faceta. Widziałam zdjęcie tych zwłok w internecie i w sumie ja tam nie widzę niczego ewidentnego. Poza tym, że niewinny człowiek został brutalnie zabity przez świra, nie? Leży na plecach, nagi. Ma rozrzucone ręce nad głową. To jest smutne, tak? Bo mężczyzna był krypto. Ukrywał swoje preferencje przed żoną i córką. No to jest naprawdę smutne, ale to ZSRR, tak? Więc jeśli nie wiecie, to tam homoseksualizm był przestępstwem. Jak zresztą w wielu krajach na świecie. To w zasadzie mogło zakończyć Twoje życie, nie? Chociaż w zasadzie to już jest schyłek tego czasu, bo pierwsza ofiara Sergeja zginęła w 1988 roku, i to był początek dyskusji publicznej o kondycji homoseksualistów w ujęciu naukowym i humanitarnym został rozpoczęty przez naukowców i dziennikarzy i to było preludium do tego, żeby od lat 90 odbywały się protesty gejów i lesbijek, wtedy rozpoczęła się społeczna walka o wolność i o prawo osób LGBT do szczęścia i miłości i do istnienia. Jeśli chodzi o karanie, to ono teoretycznie zakończyło się w 86, a trwało od 30 Czwartego, czyli przed II Wojną Światową. Wtedy były srogie procesy, niesamowita dyskryminacja i cisza. Nie mówiono o tym, nie było homoseksualizmu w Rosji. Ta kryminalizacja homoseksualizmu sięga 1933 roku. Gdy w Niemczech Hitler doszedł do władzy, to zaczęło się polowanie na homoseksualistów. 17 grudnia 1933 został wprowadzony dekret, a 7 marca 1934 ustawa rozpoczęła, się tak zwany termidor seksualny, podobny do terroru rewolucji francuskiej. Tak czytamy na stronie liberte.pl. Zgodnie z paragrafem 121 kodeksu karnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich homoseksualizm był karany przez pozbawienie wolności do lat pięciu, a zgodnie z paragrafem 121 ustęp drugi, w przypadku użycia przemocy fizycznej lub wykorzystania subordynacji ofiary albo w przypadku stosunków seksualnych z nieletnimi do lat 8. Dopiero w 1988 roku, czyli wtedy, kiedy Sergiej rozpoczął swoją morderczą działalność, rozpoczęła się. Dyskusja publiczna i to taka dosyć nieśmiała. Szacowano, że w latach 34-86 w ZSRR skazywano rocznie co najmniej 1000 osób za homoseksualizm. Później ta liczba zaczęła się zmniejszać. W 88 było to 539 osób. Tyle tylko, że jak mówią naukowcy i działacze, wiele oskarżeń było sfabrykowanych, zeznania były fałszowane. Przyznanie do winy było wymuszone, nawet przez bicie i tortury. Tego chyba Wam nie muszę mówić, wiemy jak to było. Co prawda, homoseksualizm kobiecy nie był karany, to lesbijki były wykluczane i prześladowane, bo przecież Rosja miała rosnąć w siłę, miała się rozmnażać, a jałowe kobiety, które się nie rozmnażały, były wykluczane. Do tego trzeba dodać to, że homoseksualizm był traktowany jako choroba psychiczna, jako perwersja, którą trzeba było leczyć, i na domiar złego doszło jeszcze do epidemii, do wybuchu epidemii AIDS. Także homoseksualiści nie mieli lekko w tamtych czasach. I nawet jeśli prawnie zaczęło się coś zmieniać, jeśli przynajmniej nie dostawali pięciu lat za to, że. Kochali inaczej, to i tak nastroje społeczne były jakie były. I wieloletnie prześladowanie gejów i lesbijek, wieloletnie wpajanie ludziom do głów, że to jest złe, że to jest perwersja, że to jest niezdrowe, że to jest niebezpieczne, że to jest przestępstwo, sprawiło, że jeszcze wiele wody musiało upłynąć w wodze, żeby homoseksualiści mogli czuć się bezpiecznie i normalnie. I zanim ktoś napisze, że to jest homopropaganda i w ogóle to, proszę Państwa, tło obyczajowe, tło społeczne trzeba opisać, żeby w pełni oddać czasy, kiedy Sergiej działał. Tło obyczajowe i sytuacja polityczno-społeczna jest zawsze bardzo ważna w kontekście tych historii. Także czerwiec 1988, jest cieplutko i Riachowski popełnia swoje pierwsze morderstwo. Zabija homoseksualnego mężczyznę. W bicie Siergiej zabił go i upozował jego ciało. Obnażył tajemnicę tego faceta i poniżył go po śmierci. Po pierwszym zabójstwie oko Saurona znów się zwróciło w stronę starszych kobiet. W lipcu 88 wystalkował 70-letnią Klaudię Chachalowę, która była w lesie, może, nie wiem, zbierała grzyby, no podszedł do niej od tyłu, dźgnął ją 14 razy śrubokrętem, zabrał jej legitymację kombatantki, zabrał też 45 rubli i zwiał. Klaudia przeżyła atak znalazł ją jej sąsiad, który zdążył zadzwonić na pogotowie, ale niestety kobieta nie widziała napastnika, nie mogła pomóc milicji w dochodzeniu, a kilka dni później w szpitalu zmarła. W sierpniu 88. Sergiej zabija po raz trzeci też kobietę w odludnym miejscu w rejonie Moskwy, a w styczniu 89. 16-letni chłopiec idzie do parku pojeździć na nartach. No, przez przypadek, kiedy zjeżdżał z górki, uderzył innego narciarza kijkiem. Normalna sprawa. Nikt nie powinien powinien się gniewać, zwłaszcza, że to był istotnie przypadek, no ale tak. Tym drugim narciarzem był Sergiej, jak się możecie domyślać, a młody nie przeprosił. No nie przeprosił, co za maniery, no co za brak wychowania. To rozwścieczyło Sergeja tak mocno, tak bardzo, że popędził za młodym. To był brawurowy pościg, w końcu Sergiej dopadł młodego, udusił go szalikiem i zgwałcił go kijkiem do nart. Pozostawił ciało na widoku, zabrał tylko narty i wyrzucił je gdzieś indziej. Zostały znalezione później. Narty dadzą śledczym ważną poszlakę. Co przerażające to chłopca znalazł, zwłoki chłopca znalazł jego ojciec. Narty dały poszlakę, dały coś więcej niż poszlakę nawet, dały dowód. Na nich był rozmazany, zakrwawiony odcisk palca. Śledczy doszli do wniosku, że sprawca jest wysoki. No był tak, ale czy da się to ocenić? No pewnie po wielkości odcisku się. Da, wielkie palce, wielki chłop, nie? Najwidoczniej się da. Następne dwa ataki były nieskuteczne. No, nieskuteczne dla Sergeja. Pierwsza ofiara to była starsza kobieta i ona była bardzo grubo ubrana. I to ją uchroniło przed śmiercią. Także dzieci, ubierajcie się na cebulkę, to śrubokręt nie zrobi wam kuku. No, a jak to nie wystarczy, to możecie zrobić jak druga ofiara, która przeżyła. Mianowicie, możecie ugryźć napastnika w palec, kiedy cię złapie, i wtedy on zwolni uścisk i ty się będziesz mógł, mogła wyrwać na wolność. I tak zrobiła ta druga ofiara, której udało się przetrwać. I ja zawsze kibicuję tym, które nie chcą sprzedać tanio skóry, które walczą jak lwice walczą, gryzą, drapią pazurami, krzyczą, piszczą, kopią. Nigdy się nie poddawajcie bez walki. Nawet jeśli to nic wam nie da, to za paznokciami będziecie mieć tkanki w zębach, będziecie mieć krew i włosy i mnóstwo śladów. Policja będzie mogła dorwać tego na, który wam to zrobił. Nigdy się nie poddawajcie bez walki. Wyciągnijmy z tych wszystkich historii pewną naukę, nie wolno być biernym. Więc dwóm ofiarom udało się przeżyć. No, Sergiej niepocieszony, ale znalazł sposób na poprawę humoru. Miał kolejne hobby. Bee pisał powieść, zatytułował ją Starfall, co znaczy nie wiem spadające gwiazdy. Stworzył w niej bohatera, który był dowódcą statku kosmicznego, tak? Fantastyka, science fiction. Więc ten dowódca poruszał się po kosmosie, tak? I eliminował różnych kryminalistów i piratów kosmicznych przy użyciu miotacza ognia. Opisywał Sergiej sceny zbrodni czy raczej wymierzania sprawiedliwości bardzo dokładnie, i ponoć sprawiało mu to ogromną frajdę. Miał trzy wersje tej książki, ale żadna nie była skończona. Do tego miał też pamiętnik. Zapisywał sobie różne rzeczy, między innymi wypisał sobie różne miasta w rejonie Moskwy, ile do nich jest kilometrów i ile kosztuje bilet na pociąg do tych miast. Także planował. Rysował też niebieskie albo czerwone trumny jako symbol każdej osoby, którą zabił. To pomogło policji, na pewno milicji. Po tych nieudanych zabójstwach dwóch wziął się do roboty. Ostro. Nie, <laughs> tym razem, Sergiej, weź się w garść. Teraz musi ci się udać. Więc kolejne zbrodnie kobiet kończyły się dekapitacją. Odcinał głowy swoim ofiarom. A teraz ty już na pewno nie wyzdrowiejesz w szpitalu, nie? Głowa im nie odrośnie. W 1992 roku zabił trzech homoseksualistów w parku Izmailowskim, co według Rachowskiego było częścią jego osobistej misji oczyszczenia społeczeństwa poprzez zabijanie homoseksualistów i prostytutek. Uważał się za mesjasza, oczyszczającego ulicę od zdeprawowania i degręgolady poprzez zabijanie. Hm, jakież to szlachetne. Mimo tych szlachetnych intencji, tak mówię to w cudzysłowie, to większość jego ofiar w latach 88-93 stanowiły starsze kobiety, plus pięciu mężczyzn i dwóch nastolatków, też płci męskiej. A zatem oczyszczanie miasta. Zaczął od tego, że zlokalizował miejsce, w którym geje się spotykają. Gdzie będzie największe prawdopodobieństwo spotkania takiego degenerata? No i padło na Park Izmajłowski. Rzeczywiście to było popularne miejsce schadzek gejów w tamtym czasie. Sergiej tam chodził i udawał, że szuka partnera. 7 września 1992 spotkał 60-letniego mężczyznę, który zaoferował mu bzykanie w krzakach. Oczywiście Sergiej się zgodził, a potem zadźgał mężczyznę i zgwałcił go pośmiertnie. Dwa miesiące później powtórzył całą akcję z kolejnym facetem. Milicja wówczas mogła wydobyć DNA Sergeja z ciała ofiar. Nie bardzo wiedzieli, co z nim zrobić, ale mieli. Mądrze. W styczniu 93 przechodnie znaleźli ciało 73-latka. Bez głowy, bo sprawca odciął mu głowę myśliwskim nożem, a dzień później wrócił, żeby odpiłować mu nogę. Nie wiemy dlaczego. Mężczyźni spotkali się przypadkiem w lesie. Ten 73-latek zbierał drewno i natknął się na Sergieja, na tego wielkiego faceta i się przestraszył. Więc... Chciał pogrozić Sergejowi, nie? Trzymał w ręku siekierę i tam próbował go jakby odgonić od siebie. Jak wielkiego dzikiego psa. Mogę sobie wyobrazić tę sytuację. Idzie sobie staruszek, nikomu nie wadzi, ma swoje sprawy i natyka się w środku lasu na wielkiego chłopa, który idzie w jego kierunku. Więc co robi? No, sięga po siekierkę i podnosi ją nad głowę. I... Sergiej był silniejszy. Udusił faceta i zgwałcił, a potem odciął jego głowę i ramię. A w tym czasie milicji udało się w końcu otrzymać opis sprawcy od jednej z jego niedoszłych ofiar. I ten szkic z pamięci jest wyjątkowo dobry ja w ogóle nigdy nie rozumiałam, jak to działa, że można opowiedzieć z pamięci o czyjejś twarzy i rysownik potrafi to ogarnąć. Szapoba, w ogóle fajnie by było umieć rysować. Od tej pory policja miała już ten portret pamięciowy, no i zaczęli patrolować parki, lasy i dworce kolejowe. I to mi przypomina sprawę Andrieja Czikatiło, który również znajdywał swoje ofiary w okolicy dworca i wabił je do lasu, wabił je do chatki w lesie, gdzie mordował. I wtedy też były wzmożone patrole w miejscach, gdzie Chikatiwo zwabiał swoje ofiary. Patrolowali te ulice, patrolowali te dworce, lasy, ale bezskutecznie. Na razie bezskutecznie. W kolejnym akcie śmiercionośnego dziwactwa, w marcu tego samego roku, Sergiej udusił 65-letnią kobietę, Olkę Szujką. Która szła do domu z przystanku autobusowego, wciągnął ją do opuszczonej stodoły, zgwałcił jej martwe ciało, spalił jej włosy i wysadził ją w powietrze. Włożył jej petardę do brzucha, chyba, nie wiem, może do pępka, i wysadził ją. A to, co za pop popraniec, nie? To już jest inny inny rodzaj mordercy. To już jest pieprzona bestia. W kwietniu 1993 roku w lesie w okolicach Bałaszychy, nieopodal miejsca znalezienia zwłok Olgi w Stodole, milicja odkryła drugą drewnianą chatę. Znaleziono w niej pętlę przymocowaną do sufitu, więc milicja słusznie uznała to za lokal roboczy mordercy. Za, wiem, gabinet. Może w tej chacie morderca się przygotowuje do kolejnych zbrodni, może nawet morduje w niej ofiary, a może nawet przygotował sobie tę pętlę i całe to miejsce, żeby zamordować kolejną osobę. Zatem urządzili zasadzkę. W międzyczasie Sergiej znalazł swoją przedostatnią ofiarę, 13 trzynastoletniego chłopca. Mhm, 13 latka Tutaj wiktymologia jest totalnie losowa. Bo czy w tym szaleństwie jest jakakolwiek metoda? No chyba nie. Spotkał go na dworcu na przedmieściach Moskwy i wziął go podstępem. Wyszedł przed nim z pociągu i upuścił swój portfel. No, wypadł mu z kieszeni. Och, co za przypadek. Trzynastolatek podniósł go i podbiegł do Sergieja I że pana, proszę pana, zgubił pan to. Och, dzięki młody. Kurczę, ale byłaby w topa. No super, że mi pomagasz. Jak ci na imię? Słuchaj, przejdziemy się chwila smoltoku i bach. Zdobył jego zaufanie i jakoś namówił go na spacer po lesie. Tam go udusił, powiesił, wypatroszył, następnie odciął nożem jego głowę, po czym rozpalił małe ognisko i wrzucił do niego podręczniki chłopca ze szkoły i jego głowę. Kolejną ofiarą była 62-letnia kobieta, którą wyczaił na dworcu w Bałaszychach. Kobitka, gdy usłyszała, że ktoś za nią idzie, bezwłocznie potraktowała go gazem łzawiącym. Brawo, proszę pani. Niestety na niewiele się to stało. Grunt, że walczyła, tak? Twarda to była zawodniczka, bo nawet wyrywała mu broń, ale on dopiął swego. Tak czy inaczej, była wojowniczką, nie? Następnego dnia, to był 13 kwietnia 1993 roku, Riachowski przybył do tej chaty i został tam zatrzymany przez funkcjonariuszy milicji, którzy wcześniej urządzili tam zasadzkę i czekali na niego. Nie od razu go aresztowali. Spokojnie do niego podeszli, nie chcieli go przestraszyć, poprosili go o papierosa, ale on się przestraszył. Jak zobaczył tyle osób, no po prostu zaczął uciekać. Oni rzucili się za nim w pogoń i wyciągnęli broń, a wtedy, mimo niemałej siły, gwałtownego temperamentu, w wielkiej fizjonomii, riachowski nie stawiał absolutnie żadnego oporu. Był jak niewinna owieczka, grzecznie dał się zaprowadzić do radiowozu. Później przyznał, że na widok broni w rękach oficerów zamarł ze strachu. Z zewnątrz wielki chłop, a w środku delikatny chłopiec. Co ciekawe, nie mogli go skuć, bo był wielkim chłopem i miał za wielkie nadgarstki. Kajdanki były za ciasne. Musieli go po prostu postraszyć bronią. Rosyjska prasa nadała Ariachowskiemu przydomek rozpruwacz z Bałaszychy i hip

ze względu na jego gruby kark i potężną postawę. Body shaming, no jakby, jestem daleka od body shamingu, ale w tym przypadku nienawidzę tego człowieka, także niech mówią na niego jak chcą. Najpierw Sergiej przyznał się tylko do jednej zbrodni, później do większości, jeszcze później odwołał wszystkie zeznania, potem przyznał się do trzech prób zabójstwa starszych kobiet, nawet nie do zabójstwa, ale podczas wizji lokalnej w sprawie śmierci trzynastolatka pękł i zaczął gadać o wszystkim. Współpracował z urzędnikami i śledczymi w trakcie śledztwa, chętnie opisywał metody zabijania, chętnie wskazywał miejsca zbrodni. Według jego zeznań większość morderstw nie była zaplanowana, była raczej efektem nagłego impulsu. To by wyjaśniło motyw zabójstwa choćby jednej staruszki i tego 73-letniego faceta, który zbierał chrust w lesie. I to był wyjątek, bo zabójstwa trzech homoseksualistów, których spotkał w parku Izmiajłowskim w 1988, one były dokładnie zaplanowane. Przyznał, że dwie osoby zabił totalnie bez powodu, cztery, żeby zaspokoić swoje seksualne pragnienia. Powiedział też, że miał w głowie mgłę, że nie mógł sam siebie kontrolować. W tych zeznaniach brakowało jednego, skruchy. W ogóle co za świrnie nie mógł ukryć radości na twarzy, kiedy oglądał zdjęcia z miejsc zbrodni. Ach tam, radości, nazwijmy rzeczy po imieniu. Był podniecony. Jarał się tym, nakręcało go to. Siedział w areszcie, oglądał zdjęcia ofiar i miał erekcję. Raz nawet poprosił policjanta o jedno zdjęcie, na którym była jedna z jego ofiar, uduszona kobieta. Strasznie mu się podobało to zdjęcie, bo oczy ofiary niemal wypadły z czaszki w czasie duszenia. I chciał to zdjęcie dostać, bo według niego było piękne i hipnotyzujące, jak sam przyznał. Your eyes are hypnotizing, jak to mówiła. Dziewona Krupa, kiedyś, kiedyś pamiętacie program z nią? Kap Mal, wybaczcie czarny humor. Podsumowując. Głównym modus operandi ryjachowskiego było uduszenie liną lub gołymi rękami. Chociaż ofiary były czasem dźigane lub okaleczane narzędziami, zwykle nożem, młotkiem albo śrubokrętem, okaleczanie zwłok koncentrowało się zwykle na okolicy narządów płciowych, tak jakby był na nie wściekły. Kilku ofiarom odciął głowy lub kończyny, czasem i jedno i drugie. Prawie wszystkie jego ofiary zostały zgwałcone pośmiertnie. Większość to były osoby powyżej 4%. 40 lat, około 50 lat, a trzy z jego ofiar miały ponad 60 lat. Udowodniono mu 19 zbrodni, ale podejrzewa się o 22. Kiedy go zapytano, dlaczego zabijał, odpowiedział: Niestety nie mogę tego wyjaśnić, nie tylko tobie, ale i samemu sobie. Kolejne pytanie brzmiało: Co Cię opętało? Odpowiedział: Trudno to wyjaśnić. Czyłeś przyjemność z zabijania? Nie nazwałbym tego przyjemnością, raczej ulgą. Według psychiatrów z Moskiewskiego Instytutu Serbskiego, nekrofilne skłonności Riachowskiego były spowodowane nieprawidłowym działaniem jego ośrodkowego układu nerwowego, co wynikało z urazu podczas porodu. Mimo tych wszystkich skłonności, preferencji, odjazdów, dziwactw, pragnień, to uznano go za poczytalnego, zdolnego do procesu i w pełni odpowiedzialnego za swoje nie do końca jestem pewna, czy ta opinia lekarska była legitna. Jakby był szalony, to by go wsadzili do zakładu psychiatrycznego. Po otrzymaniu informacji o diagnozie, jego zachowanie zmieniło się diametralnie. Wcześniej współpracował, tak, rozmawiał, udzielał wszystkich informacji, jakie były potrzebne, był nawet zadowolony, nagle zaczął przeszkadzać zaczął domagać się ukarania biegłych, przestał współpracować i odwołał swoje wszystkie wcześniejsze zeznania. Znania. Wygląda na to, że chciał zostać uznanym za niepoczytalnego i widocznie chciał uniknąć kary śmierci, bo wtedy jeszcze kara śmierci była. W Rosji jest to zrozumiałe. Wolał zostać zamkniętym w zakładzie psychiatrycznym niż dostać strzał za prawym uchem. Mocno go to rozwścieczyło, ta jego linia obrony nie wypaliła tym razem i nie był z tego powodu zadowolony. A podczas kryzysu konstytucyjnego w Rosji w 93 napisał list do Aleksandra Rudzkiego, Tak, rosyjski kryzys konstytucyjny w 93, znany też jako zamach stanu z 93. Wtedy Aleksander Rucki obejmował stanowisko prezydenta. No, Sergiej, ratował się jak mógł. O no, nie, był głupi. Na to wygląda, skoro potrafił tak kombinować. I twierdził, że jest niewinną ofiarą antynarodowej władzy. Nic mu to nie dało. W lipcu 95. Rojachowski został skazany na śmierć poprzez rozstrzelanie, a po wysłuchaniu wyroku powiedział, wrócę. I'll be back. <laughs> terminator jakiś? Jednak w 1996 roku Rosja wprowadziła moratorium na wykonywanie egzekucji i jego karę zamieniono na dożywocie w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze w Solikamsku w obwodzie permskim. Jachowski zmarł 12 listopada 2007 roku na długo nieleczoną gruźlicę, której nabawił się w więzieniu. I tak, to była historia Sergeja Riachowskiego, hipopotama, mordercy, gwałciciela, brutala, totalnego świra, paskudnie paskudnego człowieka. Mam nadzieję, że się Wam podobało. W końcu odcinek znamienny, gdyż pierwszy w 2023 roku. Jak Wam się zaczął? Czy Kac już wyleczony? Czy postanowienia jeszcze są? Czy już poddaliście się? Wiecie, że nie potrzebujecie żadnych postanowień, żeby być zajebistymi, po prostu bądźcie najlepszą wersją samych siebie, bez żadnych postanowień, które wywołują tylko presję. Jedyne postanowienie, które możecie sobie dać i które ja aprobuję, to takie, żeby na bieżąco słuchać mnie, zasubskrybować, polajkować, pokomentować, odezwać się, jakby to może być, jakby tutaj kibicuję, a cała reszta, pff, nie nakładajcie sobie takiej presji. Po co? Po co? Bądźcie szczęśliwi. Nie postanawiajcie. Możecie planować, ale po co nakładać na siebie jakieś rzeczy, które kiedy nie wyjdą, sprawią Wam przykrość i Was zasmucą i zdołują. No po co? Mam nadzieję, że macie się dobrze. Zapraszam Was do moich mediów społecznościowych. Wszystkie linki są w opisie. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie jakiś ślad po sobie. A tymczasem, Borym Lasem, słyszymy się już niebawem. Trzymajcie się. Pa, pa!